Sport to samo zdrowie, ale promieniowanie ultrafioletowe może nas zaatakować na świeżym powietrzu. I o tym pamiętajmy, żeby ochronić się przed czerniakiem. Jeżeli chodzi o tenis, no to tego słońca tak naprawdę jest zawsze w nadmiarze. Jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze używam okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV, nawet na treningach, na meczach. Graliśmy Australian Open, US Open, Wimbledon, Roland Garros i zawsze pamiętaliśmy o ochronie skóry. Wyjeżdżając na trening nie zawsze czujesz promienie słoneczne, ale zawsze pamiętaj o tym, żeby zabrać ze sobą okulary, czapeczkę, najlepiej załóż coś z długim rękawem i posmaruj się kremem z filtrem. Zawsze pamiętam o tym, żeby mieć podczas treningu ze sobą kremy chroniące przed promieniami UV. I zawsze pamiętam też o tym, że kupując te kremy, aby były wodoodporne, ponieważ uprawiając jakikolwiek sport, dużo się pocimy, w związku z czym ten krem spływa. Jednym z podstawowych elementów, który traktuję bardzo poważnie od początku, kiedy żegluję, jest dbanie o siebie i przede wszystkim dbanie o ochronę przed słońcem. Na jachcie, który jest katamaranem oceanicznym regatowym, który pływa bardzo szybko, z prędkością powiedzmy sobie 25-30 węzłów, to tej temperatury słońca my w ogóle nie odczuwamy, ponieważ na pokładzie jest odczuwany wiatr pozorny. Pamiętaj, żeby zawsze nosić okrycia głowy. Kapelusz, czapkę, specjalne chusty, które chronią również małżowiny uszne i kark. Te okolice są szczególnie narażone na działanie promieniowania ultrafioletowego. Zawsze jak jestem na słońcu, patrzę i uważam na siebie. Codziennie praktycznie pływając stosowałem i kremy, i ochronę głowy, czapka, długi rękaw, długa pianka, gdzie ludzie tak samo latem się wszyscy wystawiają na słońce. Jednak no, z racji na wrażliwość polskiej skóry i innej karnacji musiałem bardziej uważać. Staram się nie pływać między godziną 10 a 14. Wtedy słońce jest najbardziej niebezpieczne dla skóry. Treningi planuję tak, aby zejść na wodę wieczorami, jak jest zachód słońca, jest naprawdę wtedy fantastycznie. Miałam wiele przygód związanych z nieodpowiednim zabezpieczeniem skóry. Nauczyłam się na błędach, ale nie chciałabym, żeby innych dotknęło to samo. Dlatego wy chroncie skórę przed słońcem, nie tylko podczas uprawiania sportu, ale także podczas odpoczynku. Ufam tylko sobie. Ufam tylko sobie. Ufam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem. Chronię skórę przed czerniakiem. Chronię skórę przed czerniakiem. Ufamy tylko sobie. Chronimy skórę przed czerniakiem. Ufajcie nam. Specjalistom. Chroncie skórę przed czerniakiem.